Przedstawiamy Państwu film z cyklu Życie monastyczne. Norbertanie w Holandii. Scenariusz. Reżyseria. Klasztor Norbertanów Heyswijk znany jest jako opactwo Berne. Jak głosi legenda, żył raz sobie pewien rycerz imieniem Fulko, zwany panem na Berne. Jego włości rozciągały się na północ od rzeki Maas. Nękany częstymi atakami nieprzyjaciół, mógł ratować się, uciekając na drugi brzeg. Jednego razu, kiedy niemal cudem wydostał się z pułapki zastawionej przez wroga, uznał, że zawdzięcza życie wstawiennictwu samej Panny Maryi. Chcąc wyrazić wdzięczność Matce Bożej, w roku 1134 ufundował okazały klasztor Marienwerth w Beest nad rzeką Linge i podarował mu kilka najbliższych wiosek ze swych dóbr. W taki oto sposób powstało opactwo Berne Huisden. W roku 1572 cała okolica została splądrowana podczas walk wywołanych furią obrazoburczą. Zniszczeniu uległy zabudowania klasztorne, lecz zakonnicy zdołali się uratować dzięki wsparciu książąt orańskich i okolicznej szlachty. Ówczesny opat Konrad sam wywodził się ze szlacheckiego rodu. Opactwo posiada w swych zbiorach dwa bezcenne eksponaty. Jednym z nich jest oryginał dokumentu fundacyjnego, drugim tak zwany pastorał Konrada, należący do opata Konrada z Malsen. Oznaką godności opata są pastorał, mitra, pierścień oraz herb. Każdy opat ma też swoje motto, podobnie jak biskup. Kiedy zasiada na tronie, reprezentuje potężną władzę kościoła. Korzystając z tej władzy, może wywierać wpływ sięgający daleko poza mury klasztoru. Tak wysoką pozycję ma również opat z Berne. Rozproszeni mnisi z zakonu Norbertanów mogli powrócić do Berne dopiero w roku 1857. Na początku osiedlili się w zamku Heyswijk, wkrótce potem zaś wznieśli niewielki klasztor w stylu Waterstaat, który został później wielokrotnie rozbudowany. Obecny opat Tom Beaton jest postacią znaną daleko poza środowiskiem zakonnym. Jego osoba jest przykładem, jak daleko poza własny klasztor może sięgać autorytet opata. Jego głos jest decydujący w wielu sprawach. Tak stało się, gdy kilka lat temu postanowił otworzyć bramy swojego klasztoru ludziom, którzy z powodu represyjnego klimatu panującego w kościele holenderskim oddalili się od wiary. Taka postawa zapoczątkowała konflikt między nim a episkopatem, zwłaszcza kardynałem Simonisem. Z radością odczytam wam fragment Dziejów Apostolskich mówiący o pierwszym kościele chrześcijańskim w Jerozolimie. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i rozdzielali je każdemu według jego potrzeb. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy doznali zbawienia. Taki obraz widzę, kiedy myślę o wspólnocie monastycznej i kościele. Nasz zakon powstał w oparciu o regułę świętego Augustyna. W swoich kazaniach święty Augustyn mówił często o początkach Kościoła. Twierdził, że Kościół musi ciągle się odradzać, na nowo wracać do swoich początków i czerpać z nich wzór. Jeżeli to zaniedba, będzie coraz dalszy od ideałów i z czasem zmieni się w instytucję, w której zabraknie miejsca dla tych, którzy ich poszukują. W naszych czasach wielu ludzi uważanych jest z tego czy innego powodu za nieprawowiernych. Oni też potrzebują opieki duchowej. Szukają świątyni, która ich przyjmie. Miejsca, z którego nikt ich nie usunie, gdzie nikt nie potraktuje ich jak czarne owce, które należy wysłać na pustynię. Dlatego nazwałem swój klasztor miejscem wolności, rozumianym z perspektywy duszpasterskich. Ma to być miejsce, gdzie dusza oddycha swobodniej niż w atmosferze ścisłych zakazów i nakazów. Uwarunkowania historyczne sprawiły, że opat posiada znaczną autonomię i samodzielnie zarządza terytorium podległym klasztorowi. Opat nie jest mianowany przez biskupa, lecz wybierany przez braci ze wspólnoty zakonnej. Biskup natomiast mianowany jest przez papieża, najwyższą władzę w kościele rzymskokatolickim. To wielka różnica. Często zdarzało się, że klasztory powstawały w odpowiedzi na błędy kościoła i społeczeństwa. Sam święty Norbert, założyciel naszego zakonu, był reformatorem, bowiem nie godził się na zło szerzące się w kościele i społeczeństwie za jego życia. Podobnie jak dla świętego Augustyna, także dla niego wzorem do naśladowania była pierwsza wspólnota chrześcijan w Jerozolimie. Czasy to my, powiedział święty Augustyn, mając na myśli, że czasy są dobre lub złe, w zależności od tego, jakimi my sami je uczynimy. Zmieniają się obyczaje, lecz niezależnie od upływu czasu problemy pozostają, a wręcz stają się coraz bardziej poważne. Szczególnie istotne są sprawy związane ze sprzecznością występującą między niezmiennością Kościoła a jego dynamiką, między postawą zachowawczą a poszukującą. Często nazywano Norbertanów piratami na morzu Kościoła. W każdym razie na pewno nasi zakonnicy nie obawiają się ciągłych eksperymentów. Musimy je podejmować, gdyż nasza wspólnota nieustannie się zmienia. Próbujemy sprawić, by zachodzące w niej zmiany prowadziły ku dobremu. Bracia wykorzystują szansę i nie boją się ryzyka. Opactwo w Hayswick uczestniczyło aktywnie w ruchu odnowy liturgii. Istotne zmiany w liturgii wprowadzono tu już w latach 20. i 30. XX wieku. To tutaj, w przyklasztornym kościele w Hayswick, kapłan po raz pierwszy odprawił mszę świętą twarzą do wiernych. Tę nowatorską zmianę zatwierdził oficjalnie w latach 60. Sobór Watykański II. Każdy mnich wypełnia swe powołanie w trochę inny sposób. Ta różnorodność jest bogactwem, które szczególnie wyraźnie objawia się w naszych czasach. Niektórzy mają dar prorokowania. Człowiek żyjący w zakonie powinien świadomie i z troską rozważać sytuację panującą w świecie i w kościele.
Zakonnicy mają za zadanie odważnie ukazywać bolączki trapiące Kościół i społeczeństwo. Jak prorocy muszą przestrzegać przed popadaniem w samozadowolenie i zachęcać do stałego doskonalenia się. Jednak prorok w dzisiejszym Kościele ma naprawdę trudne życie. Jest kimś niechcianym i nieustannie ganionym za nieposłuszeństwo. Kiedy rozważam słowa psalmu 74, o których lud skarży się, nie ma już proroka, a między nami nie ma nikogo, kto by wiedział, jak długo tak będzie, to obawiam się, że i my kiedyś znajdziemy się w podobnej sytuacji. Klasztor jest miejscem, gdzie zakonnicy lub zakonnice żyją jak rodzina. Jak bardzo taka rodzina strzeże swojej tożsamości, możemy przekonać się na przykładzie klasztoru świętej Katarzyny w Osterhout. Siostry najpierw mieszkały w Wołów, następnie przeniosły się do Bredy. Tam w roku 1566 dosięgła je furia obrazoburcza, zagrażając podstawom egzystencji wspólnoty. Na szczęście książęta orańscy wzięli mniszki pod swoją opiekę. W klasztornych zbiorach przechowywane są pieczołowicie listy od Wilhelma Orańskiego i księcia Maurycego. Starsze pokolenie Norbertanek do dziś pamięta jeszcze życie za klauzurą. Miałyśmy tu kraty, żyłyśmy w całkowitym odosobnieniu. Wprowadzona w roku 1271 klauzura stopniowo obejmowała kolejne zakony, a od roku 1450 zaczęła obowiązywać również w naszym zgromadzeniu. Przyjęcie klauzury, życie w oderwaniu od świata zewnętrznego, czyniły siostry bardziej wiarygodnymi w oczach współczesnych im ludzi. Jak powszechnie wiadomo, od czasu Soboru Watykańskiego II zaczęło obowiązywać nowe spojrzenie na życie zakonne. My również zauważyłyśmy, że prawdziwy sens bycia Norbertankami, zakorzeniony głęboko w sercach sióstr, nie polega tylko na klauzurze. Nauczyłyśmy się otwartości na innych ludzi. Dostrzegłyśmy, że taka postawa daje się pogodzić z kanonami życia zakonnego, a zachowanie klauzury nie jest niezbędne. Muszę przyznać, że bliższy kontakt sióstr ze światem, możliwy od czasu zniesienia całkowitej klauzury, ubogacił nasze życie. Sercem klasztoru świętej Katarzyny jest mały zameczek de Blawe Kamer. Tu mieściła się siedziba dziekana kapituły. Wspólnota, która przez wieki wiodła życie za klauzurą, musi ostrożnie podchodzić do zmian, jakie przynosi współczesne życie. Nie można wprowadzać ich wszystkich z dnia na dzień. Trzeba przyznać, że klauzura może wpływać korzystnie na intensywność skupienia modlitewnego i dlatego do sprawy jej znoszenia należy podchodzić z rozsądkiem i wyczuciem. Nasz dom ma ponad 300-letnią historię. Zbudowany został z tyłu zamku jako jedno z zabudowań gospodarczych stanowiących jego zaplecze. W pełnych prostoty wnętrzach brak jest jakichkolwiek przejawów zbytku. Same potrafimy zarobić na nasze utrzymanie, przez co tym bardziej czujemy się tu jak w prawdziwym domu. Ten dom jest nie tylko pomieszczeniem, daje nam coś znacznie więcej niż dach nad głową. Stwarza nam poczucie bliskości, wspólnoty. Po remoncie otworzyłyśmy jego podwoje ludziom z zewnątrz, pragnącym zwiedzić zamek. Zapraszamy ich do siebie, opowiadamy o naszym życiu, nawiązujemy z nimi prawdziwy kontakt, przybliżając im duchowość zakonną.
Reguła świętego Augustyna podkreśla rolę Boga i ludzi w budowaniu wspólnoty. Przy czym każdy człowiek ma pozostać sobą i dążyć do pełnego samorozwoju. Każdy człowiek, również zakonnik i zakonnica, powinien postępować w ramach indywidualnego planu, jaki przewidział dla niego sam Bóg, a którego założenia są głęboko zakorzenione w jego czy jej wnętrzu. Budowanie wspólnoty w dzisiejszym znaczeniu daje każdemu z jej członków szansę indywidualnego rozwoju, by móc jak najlepiej służyć wspólnemu dobru. Dom nasz ma długą, bogatą historię. Wiele się zmieniło, zniknęły kraty klauzury. Siostry żyją w otwartości na świat zewnętrzny, lecz nadal utrzymują duchową łączność ze swymi poprzedniczkami. Siostry starają się, by ich wypełnionym religią życiu było miejsce na szeroko rozumianą kulturę dnia codziennego. Dlatego ich klasztor promieniuje czystością, porządkiem i starannością szczegółów. Siostry mają szacunek do historii, lecz jednocześnie mówią: my żyjemy dziś. Strój zakonny nie jest na pewno najbardziej istotnym elementem naszego życia. Tu w domu oznacza prostotę i przynależność do wspólnoty, lecz kiedy wychodzimy poza bramy klasztoru, biel habitu zwraca na siebie powszechną uwagę, przez co zakonnica jako osoba jest bardziej widoczna w tłumie niż ludzie ubrani w zwykły sposób. Codzienne życie w klasztorze wypełniają różne zajęcia praktyczne. Tutejsze zakonnice prowadzą znaną pracownię konserwacji i renowacji zabytkowych rękopisów i starodruków. Zlecenia napływają z najodleglejszych zakątków kraju, a siostry wiedzą, jak uratować nawet najbardziej zniszczone księgi. Cenne dzieła trafiają w czułe i sprawne dłonie. Z niezwykłą cierpliwością siostry zajmują się po kolei każdą kartką z osobna. Pracownia przywraca świetność inkunabułom, rękopisom i cennym drukom. Nasza pracownia powstała w roku 1954, kiedy to wyraźnie odczułyśmy potrzebę zdobywania środków na utrzymanie naszego domu. Pomysł jej założenia powstał w czasie, gdy w trakcie odnowy naszego klasztoru doznałyśmy radości obcowania z pięknem zabytkowej architektury. Rok później papież Pius XII w swych trzech przemówieniach radiowych wezwał zakonników zamieszkałych w zabytkowych klasztorach do poszukania we własnym zakresie środków na konserwację swych siedzib. Papież wzywał do prowadzenia w klasztorach działalności rzemieślniczej i produkcyjnej. Prowadzona przez naszą wspólnotę pracownia miała dużą ilość zleceń i postanowiłyśmy ją utrzymać i rozwinąć. Na szczęście w naszym klasztorze było wiele sióstr obdarzonych zdolnościami manualnymi. Do nich dołączyły inne.
Dzięki temu mogłyśmy kontynuować prace budowlane. Z biegiem czasu nasza pracownia osiągnęła wysoki poziom specjalizacji. Przynosi nam dochód, lecz także zaspokaja potrzebę kontaktu z pięknem. W życiu naszej wspólnoty modlitwa nadal zajmuje najważniejsze miejsce, a pracę wykonujemy ku czci Boga i dla dobra ludzi. Jezus Chrystus na ziemi żył codziennym życiem wypełnionym miłością do ludzi. Pozwalał innym pozostawać sobą. Nie strofował ich, nie wydawał zarządzeń. Samo Jego życie było przykładem miłości Boga i bliźniego. Kiedy umarł na krzyżu, nie zostawił żadnych praw. Jego nauka pozostała w uczniach, o których powiedziano: spójrzcie, jak się wzajemnie umiłowali. Każdy klasztor jest odrębnym doświadczeniem. My, osoby współczesne, realizujemy powołanie zakonne inaczej niż nasi poprzednicy i poprzedniczki, którzy żyli za klauzurą, mieli rozbudowaną liturgię godzin, rozmawiali wyłącznie z Bogiem i o Bogu. My próbujemy iść własną drogą. Celem tej drogi jest Bóg. Lecz dążąc do Niego, każdy z nas, brat czy siostra, może pozostać w pełni sobą. Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu.
Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński.